Asia z Przymierza Miłosierdzia z Poznania. Witajcie w pierwszą sobotę miesiąca kwietnia, a przy okazji w Wielką Sobotę. Mam nadzieję, że Wasze serce przepełnia już nadzieja, radość i ufność. Dzisiaj będziemy rozważać fragment z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 16, wersety od 1 do 7. A zanim to zrobimy, to proszę, abyśmy chwilę pomodlili się do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś Ty poruszał się w naszych sercach, abyś Ty wylewał się obficie, abyś Ty wyprowadzał nas ku światłu, ku prawdzie i ku życiu, jakim jesteś. Matko Słowa, módl się za nami. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome, nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. A idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Podążę przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Jest tutaj kilka rzeczy, które dotknęły mojego serca, kiedy rozmyślałam nad tym słowem. Pierwsza rzecz, która mi się tak nasunęła, to, że właśnie miejsce do grobu było zasunięte kamieniem i kobiety zastanawiały się, jak on zostanie odsunięty. I sobie tak myślę, że czasami właśnie są w naszym życiu takie wielkie kamienie czy jakieś głazy, które zasłaniają, ale tak naprawdę one w jakiś cudowny, nadprzyrodzony sposób mogą zostać usunięte przez Bożą interwencję. Druga sprawa to głos tego młodzieńca, który mówi do nich: nie bójcie się. Wierzę, że jest to słowo, które jest skierowane dzisiaj do nas w sposób szczególny. Czyli prośba o to, abyśmy się nie lękali. Trzecia sprawa to słowa: powstał, nie ma go tu. Czyli też słowa, które świadczą o nadziei z tego, że śmierć nie ma tutaj panowania nad życiem i nad miłością. I czwarta rzecz, do której jesteśmy tutaj wezwani przez słowo: idźcie i powiedzcie. Czyli prośba też o to, abyśmy szli i głosili zmartwychwstałego Pana. Módlmy się chwilę na koniec. Panie Jezu, ja Ciebie proszę, abyś Ty odsuwał wszelkie głazy, wszelkie kamienie, które nie pozwalają nam żyć, które utrudniają nam wyjście do życia. Proszę Ciebie również o to, abyś Ty usuwał wszelki lęk z naszych serc, abyśmy byli odważni też w głoszeniu dobrej nowiny o zbawieniu, o tym, że Ty nie umarłeś, że żyjesz i że pragniesz z tym życiem przyjść do każdego z nas. Bądź błogosławiony, Panie, bądź uwielbiony teraz i na wieki wieczne. Amen. Kochani,
wszelkiego dobra, radości, wielkiej nadziei i ufności w to, że On zwyciężył śmierć, że On jest Panem naszego życia. Do zobaczenia. Pa! Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.